Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii jako łowcy niewolników. Tak więc przypomnę, że eskortujemy wyprawę na północ. Bardzo dużo pieniążków zarobimy, jeśli się uda to wykonać. A w sumie podwieźmy, może tutaj dostaniemy od dzieciaka. Nie jest najgorzej, co prawda komuś to nie podobało, no ale dostaliśmy coś warte ponad 400, więc już sprawdzę, ile to jest warte. No 300 powiedzmy nawet. Jak dobrze się trafi, to 4 można sprzedać. Okej, okay. No i co, orki, ale mamy tutaj taką ekipę, że praktycznie się nie musimy przejmować tym atakiem orków, no bo tu jest jakaś potężna armia. Przecież nie taka potężna, bo nasz jest 16, no dycha jest tych dodatkowych typków. Ale chyba po prostu ich poczekamy, zobaczymy, co to się wydarzy. Okej, nie spieszą się z tym, żeby tu do nas przybyć i coś zrobić, czy się cofają. Ale to się tym niezbyt przejmuje, bo w tej turze nie będzie jeszcze u nas tutaj wrogów, a się spokojnie przygotujemy, wybiczujemy naszych dziadygów. Tu już jest ok. Te orki będą tu złośliwie zaszarżują z góry. Jak żeby inaczej. Sobie pozwolę stanąć tu. O, nawet trafiliśmy. Dajmy. Tak. Tu jest troszkę dylemat, ale stanę tak i podniosę tarczę. Czekaj. Zaatakował, spodziewałem się szarży. Tu liczyłem, on złośliwie poszedł, no trudno. Naprawdę to było nierozsądne, że tutaj zginął niepotrzebnie.
Spróbujmy go tu przyblokować po prostu. Coś tam próbują. Ciężko nam idzie przebić przez ich obronę, nie powiem. Ja podniosę tarczę, bo to nie wiadomo. Stoimy trochę między dwoma. Uch, kurt. Łeb mu poleciał. Spróbuj go odepchnąć. To nie jest dobre, bo w następnej turze możemy paść. I tak będzie niestety. Teoretycznie opatrzyć, ale nie wiem jak tam dojść. Ile duże 6 niestety, kurde. A gdybym go odepchnął, w ogóle się nie udało. Hmm.
Ogona coś tak zmasakrowali w tej bitwie. No niestety. Pechowo padniemy. Dobrze się broni, dziad. Bo tu jest w ogóle pytanie, bić czy się cofnąć? Czy co, cofniemy się, bo nie chciałbym tutaj stracić go, chociaż mówię, no tam niska obrona jest strasznie upierdliwa. Nawet przy tak dobrym pancerzu ma problemy. A w ogóle te orki jakoś tam dzisiaj tutaj. Zresztą nie tylko nas, bo tą drugą bandę też zmasakrowały. W sumie to najprędzej to się opłaca. Dobra, powinien teraz paść. Okej, no to nie jest jakaś strata, która mnie jakoś tam załamuje. Mamy kolejny level up. I to fajne. I tylko teraz, co nam się najbardziej opłaca? Czy atak, czy obrona? Chyba jednak obrona. O, 6-9 to już nie jest najgorzej. Już wstydu nie ma. Tarcza. I też mu dajmy rotację. W sumie te lepsze bronie. Przynajmniej w tej chwili, póki tych typków nie używamy. To w sumie lepiej, żeby były w użyciu, niż były w rezerwie. Kogo byśmy dali na skrzydło? A, bo to już to był ten nowy. A, w sumie fakt, szkoda go, bo to był... Chyba zapomniałem, myślałem, że to jest ten, dlatego go tak wysłałem do tankowania. Jakbym wiedział, to bym trochę inaczej to rozgrywał. To jest dosyć tanki. Który z was jest lepszy? Chyba jednak ty, chociaż masz troszkę mniej życia. No to skopaliśmy, że go straciliśmy. Miał fajną wytrzymałość. Ale no jest jak jest.
się jeszcze tu zmienię? Chyba nie. Dopiero początek z naszej trasy, a jak widzicie, to jest tak blisko, gdybyśmy tu pojechali przez te okradła, no ten układ świata z tym dziwnym takim, nie wiem, zatoką, jak to nazwać, jest upierdliwy. Okej, znów orki, może je mijemy szczęśliwie, zaraz się przekonamy. Chyba tak. Nie wyczuły nas, nie wyniuchały. Tu mogą być dobre ceny. Właśnie po tym porównaniu. O, widzicie, ponad 400 to dostaliśmy. Więc może jedno sprzedam. Chciałem psa mu dać. Zobaczmy, kto tu jest. Kurde. W dobrej cenie. Na trzecim levelu. Zaryzykować. Muszę upewnić, ilu mam jednych i drugich. Mógłbym wziąć jednego Manhuntera. Ładnie wyposażony. Wiecie co? Weźmy go. Zobaczymy. Tak, żeby był w rezerwie ten mocny człowiek. O nie, nie dość, że głupi, to jeszcze kiepskie statystyki. No ma bardzo wysoką ofensywę, jak na swoją profesję, ale zdecydowanie nie był tego warty, ile kosztował. Nawet nie wiem, czego zostawię. Kurde, no tyle pieniędzy poszło. No chyba, że go będziemy rozwijać, zobaczymy, no jak on się, może dobre jakieś wyjątkowo statystyki będzie dostawał. Bo życia ma sporo, no. Byłby superancki na flagowego, no ale drugiego flagowego nie robimy. Ten jest naprawdę ok. Zresztą już jest rozwinięty. Nie wiem, czego chcę trzymać. Ten jest też taki. Dobra, na razie niech jest. Ale to był zły wydatek. Zdanie, który z nich mógł być dużo lepszy. No, fajny sprzęt na sobie, chociaż. Jakby trzeba było trochę rozwinąć, tylko to musiał być zamiast niego do walki. No dobra, wypróbujemy kolegę, jak się sprawdzi. Na razie w tym sprzęcie. Jak padnie, to trudno. Nie zachwycił mnie.
O, jeszcze się pobili. No dobra, tu się wydaje, że jest troszkę bezpieczniejszy obszar. Dałobyś jakąś bazę nieumarłych z tego zrobić, żeby mieć tych 24 przeciwników zaliczonych. Kupmy jakieś żarcie, bo zaraz mi żarcie skończy. Jakie mamy zlecenia? To jest do przyjęcia, do zrobienia. I to... patrol. Zacznijmy od tego. Ten. Żeś nie trafił. Mowa tu nas podleci. Zobaczymy. W górę. O, ja poczekamy, nie chcę się podmęczyć na tym froncie. Ładnie poszło, bardzo ładnie. Nikt nie chce podejść z nich? O, i tu.
Właśnie, ile nam teraz daje? Wow, naprawdę sporo tych statystyk daje. Zły przycisk użyłem, koniec końców. Weźmy sobie na górkę. Przynajmniej. Jest coraz więcej nieźle uzbrojonych ludzi po drugiej stronie barykady. Porobiliśmy. My tak nie dojdziecie tu. O kurde. Wiecie co, kolego, ty się cofnij, tak, na wszelki wypadek. Tu w sumie bym chciał ich przyblokować, ale... Pięknie. Wielkich łupów nie ma, no ale to była łatwa misja w sumie. No i znów podmianka, bo kolega nie zrobi na tego. Dlatego. Bo tu kolega musi odpocząć, on ma jakoś pecha. Tak, tak, tak. Ten jest po prostu piękny. To no, jemu by się przydała lepsza zbroja, tylko że on gdzieś tak jest bardziej wytrzymały od tego. Czy ta zbroja nie jest zła?
No, w sumie zróbmy ten patrol. Ja tylko miałem dylemat, czy naprawdę powinienem go trzymać, bo to jest koszt. A że to jest dobijające, żeby strasznie się wolno rozwijał. Chyba nie, mimo że to jest strata 5000. Czy ten jest lepszy? No, no właśnie, ma 8 level. I też jest taki. Ale nie. Przykro. Drogie było to jak cholera posunięcie, ale to nie jest rozsądne go trzymać. Tego zresztą chyba też nie, no ale... Ajajajajaj, tak to się dzieje. No sobie zobaczmy, będziemy sobie tak sprawdzić. Ja czasami lubię uwerbować na próbę. Łucznik gigant. Fajne gwiazdki, no ale... Nie tego szukamy. Dobra. Na razie, w sumie ta broń była warta z dwa koła, więc połowę to kosztował sprzęt za tego typa. Inna rzecz nam niepotrzebna, ale sam fakt pozostaje. Dobra, tu. Okej, tam daleko, daleko. Beach unikatowy w dobrej cenie, no ale pierwsze drogą to na pewno warto, tylko czy nie znajdziemy gdzieś, albo dobra, to 50 na sztuce to jest do przyjęcia. A w sumie tego sprawdzimy. O kurde, takiego paździocha dawno nie widziałem. Poza morale to naprawdę nic nie ma. Chyba muszę przestać marnować pieniądze chyba. Na razie się ruszmy tam, a potem zobaczymy. Chociaż korci mnie, żeby załatwić to, bo tam może być nie dość, że tych 24 przeciwników. No to jeszcze byśmy sobie nabili tutaj te głowy, więc zróbmy to. Tak tylko jak z wytrzymałością naszych zbroi. Dobrze. Tu poza kolegą obitym wszyscy też są ok. I czasem zastanawiam, czy za bardzo nie opieram się na to, żeby mieć dobrych tych łowców niewolników, a też tak naprawdę to nie najważniejsi są niewolnicy, których się dobrze wybiczuje i mają statystyki. Akurat 24, tylko czy tam jest 7 duszków? Jeśli tak, to nie jest przyjemnie. Może gladiatora byłoby dobrze do ekipy przyjąć. Oni czasami są naprawdę dobrzy, czy czasami generalnie. O kurde, tutaj dużo tych... Na szczęście dużo psów mamy.
zawsze coś. No mówię, te potencjalne duszki nie martwią, bo jak jest ich tak dużo, to może troszkę boleć. Plus jest taki, że ogarniemy tych 24 i tak, no ten jest naprawdę dobry wręcz. Szkoda, że ma to kolano rozwalone, ale poza tym to... No. Idę raz, dwa, trzy, sześć. Będzie problem. Tu mogą niestety być straty w tej bitwie. Trochę im robimy krzywdy. I znów mi chwilowo wisi coś. Dzisiaj coś jest... Czy to jest tak samo, czy ja ten poprzedni odcinek, w sensie, który nagrywałem, jak oni tam mieli, kultystami nagrywam razem, ale coś jest dzisiaj dziwnie. Dobra. No, co tu leci? Lecą. Raz. Nieładnie, liczę, że bliżej podejdzie. Jest ok. Jest ok. O, tu jest bardzo ok. Zresztą nie jesteś mistrzem trafiania, ale zrobiłeś swoje. Puszczę psa. Pięknie, pies zrobił dokładnie to, co miałem nadzieję, że zrobi. Po prostu idziemy do przodu, no trzeba się tu przebijać. Samo tu. Ach, pięknie. Tu się nie dopchamy na razie. Na razie tu spróbuj. Ideolą. Chamsko na tej górce stanął, więc to nie poradzę. Stanijmy tu.
tu. Uuu, nie spodziewałem się, dzisiaj mamy farta. Ja tu nie wiem, czy go spróbuję go przez dwa, ale niestety. No niestety, psy możemy też potracić trochę. No właśnie, będą jakieś idioci lecą. Dobra, tędy idziemy, bo tu nie chcę być okrążony przez to wszystko. Jest spryciarz, on tu sobie powinien poradzić w okrążeniu. Teraz tak, na pewno jego trzeba zebrać do ładu i powiedzmy tutaj. Posprzątaliśmy. Tu jest dobra pozycja. Wystarczy. No bo też nie można przekroczyć punktu, kiedy psy będą nam przeszkadzać się dostać do pierwszej linii, jak jest ich strasznie dużo. Tu. Pięknie, przynajmniej duszki poszły papa. Teraz będziemy się głównie z tymi wstającymi męczyć, ale właśnie od tego są psy. Dostają taką po prostu dodatkową masę uderzeniową. Ciekawości, zobaczymy jak to ma statystyki, gdzie to było można sprawdzić, ma tu. No, ładne. I tyle to życia nie dodaje. No, w sumie to naturalne, no jak biczowanie miałoby życia dodać. Tylko zmotywowani bardziej, powiedzmy. Chodźmy tu. Się złożyć dziada. Hmm.
tu specjalnie się podstawiłem, jakbyście się zastanawiali, czemu żeby psa nie bił, bo jak ma najemnika, to będzie bił najemnika. A szkoda mi tych psów. Wiem, że może to głupota, ale zawsze wydatek. Nie chcę, żeby ginęły niepotrzebnie. Tak. Dajesz go przez łeb. No tu szóstka i została też, nie jest. Nie ma jak dopchać do przeciwnika. Pięknie. O, to już kolejne i z górki. Czterech, no powiedzmy, że trzech może wstać jeszcze, ale to niewiele zmieni. Zrobiłem misklika. Prawie. Ile? Raz. Dwa. Dwóch. To czasem powiem, że psy troszkę expa zabierają przez to, że są, bo to co zabiją, to jest jakby liczone dla nikogo. No ale bez nich by to było strasznie niesprawne tutaj dobić o co staje na bieżąco. Nie ma sensu. No i dobrze, to jest najcenniejsze z tego. No i to, że zabiliśmy tych 24 przeciwników. Co było naszym celem. I dwa levele, ten jest ten nowy. Ładnie. Chociaż nie wiem, czy te dwa życia mu będę dawał. Chociaż dwa tu też nie jest jakoś zabójczo. Nie wiem, jak dwa życia, żeby miał większą przeżywalność. I to, większa wytrzymałość, żeby mógł cięższe zbroje nosić. W sumie nawet już bym to wykorzystał, że to dostał i bym mu dał to. O. No tu z rzuciem jest troszkę kiepsko, poza tym jest fajnie. Sporo już wytyczy, sporo, no już przy wzroście tej wytrzymałości, chociaż też to nie jest to, co lubimy. Zdecydowanie to nie jest to, co lubimy.
To ma też sporo zręczności. Na pewno tu coś z hieny by mu się przydało. 7-4 to jest nie. Chociaż oni w ogóle tak. Kurde, ten ma tyle zręczności przy takim pancerzu. Pod wrażeniem. A, zaliczyła nam misję. Nie, czy się wyrobić? Ja, powinniśmy się wyrobić. To przez tą wodę będziemy rok szli. Ale cóż. Niestety będziemy musieli tak samo wrócić. O kurde, jakie tu są ceny. Zastanawiam się, nie. Tu... Nie, to są złe ceny. Czekajcie chwilkę. Dobra, lecimy dalej. I wróćmy sobie tu, chociaż... Króciłbym, żeby jeszcze wyprzedać przedmioty tutaj. Tylko czy potem zdążymy? A, zaryzykuję. Może to być głupota, ale... Liczę, że kupimy, czy sprzedamy. I jeszcze wrócimy. Ach. Zobaczymy, jak się z tym wyrobimy. Gorzej, jako też będą kiepskie ceny. Nie, tu są ceny takie, jakie liczyłem, że powinny być. Poszaleć, drogi jak cholera. Może jakieś szkolenia im wykupić. Nie miałem też dosyć wysokie levele, najprędzej to jemu. W sumie jemu też można. Reszta ma na tyle wysokie levele, że to i tak będzie wolno szło. Nie, nie, nie. Nie skuszę się. Już raz się tak skusiłem na przepłacenie. Prędzej sobie zobaczę jakichś takich tanich, którzy mogą mieć potencjał. Fajna obrona. Ale brak gwiazdek w ataku. Ale ma trochę też... To jest fajne, duża wytrzymałość. Być lepszym tankiem od niego. Ile by kosztowało pozbycie się go? A, przyzwoite pieniądze. Trochę robimy tutaj czystki. Zobaczmy z ciekawości, ile on ma wytrzymałości w tym ubranku. Nie najgorzej. Nie wiem, czy go chcę, tak po prostu jest, bo jest na razie. Kogo byśmy mogli jeszcze sprawdzić? A, posprawdzajmy takiego. Tanich, a nóż mnie któryś nagle zaskoczy jakoś niewiarygodnie. O, ten tak, słabością. Samo to nie, no.
Niestety rzadko nas zaskakują ludzie. Może giermki, bo giermki potrafią być dobre. Mówię, na końcu nie wiem, najgorsze, że do końca nie wiem, czego ja szukam. Po prostu trochę marnuję pieniądze. No, no widzicie, wytrzymałość, fajna, ładny atak, ale brak gwiazdek w obronie. Dobra, już bawimy się w marnowanie pieniędzy. Dlaczego to tak pechowo, no? Ale ma 8 bazową. Może za dużą wagę o tych gwiazdek przykładam z drugiej strony. Ten ma, ale ma takie staty bazowe, że niech się schowa. Wszystkie pieniądze wydamy. Kurde, ciągle tam wysoka inicjatywa. Chyba z 10 tysięcy przepuściliśmy. No nie, no przesadzam. Mieliśmy, dychamy. $62. To jest fajna bazówka. 8-3. Wysoka inicjatywa, ale bez gwiazdek. Dobra, już niech będzie, że coś weźmiemy, bo z tego może być niezły atak. 65 z jedną gwiazdką to na młotkowego może wystarczyć jak najbardziej, albo buławowego. A tego też się pozbędę. Będą pustki, ale co tam. Zmniejszyliśmy trochę. Nie wiem, czy to w ogóle się opłacało, cośmy zrobili. Bo to chciałbym takiego jak nasz kolega od topora. Dwa dni. Teraz wyścig z czasem przez bagna. No, idzie tu ładnie wybrzeżem. Jeden dzień drogi. Powinien dać radę teoretycznie. Oczywiście na noc się nie zatrzymujemy. Mogłem temu nowemu dać bonusy jakieś do uczenia się. Dążymy. Sporo drogi w nocy przebyliśmy. Trzygwiazdkowe zadanko. Nie wyprzedałem tego badziewia całego. Tyle go tu mamy teraz.
rozpoznanie. Znów takie dosyć wydawałoby się zacne. Już 7 dni drogi. Weźmy je. Czyli całą pełną rundkę zrobiliśmy zadaniami. Tu sami jacyś rybacy i ten witch doktor. Dobra, znów się tutaj postawimy na psa, no i niestety psa straciliśmy. Dobra, tych nieumarłych jakoś zabijamy, jakoś tak orki mnie bardziej przerażają, zwłaszcza w dużych ilościach. Czyli jeszcze ja bym chciał go mieć ubranego w to i chyba w to. Chociaż nie wiem, czy buława nie byłaby lepsza, żeby mieć bardziej zróżnicowane na wypadek, gdybyśmy mieli jakieś unikatowe przedmioty, które byśmy mogli mieć dwurodzajowo. Ile? 61 to jest nieźle. No i kolejny z naturalnym, fajnym z inicjatywą. Wbrew pozorom inicjatywa nie jest taka zła, jak się niektórzy twierdzą. Dobra, ale wiecie co? Na tym skończymy odcinek. No i w następnym zobaczymy, jak nam pójdzie kolejne wędrowanie na południe. Póki co, pozdrawiam i do zobaczenia.